Stocznia Tułowice leży na Nizinie Śląskiej, w centrum województwa opolskiego nad Ścinawą Niemodlińską. To najmłodsza z opolskich gmin, utworzona w 1992 roku. Ma niepowtarzalne położenie geograficzne. Cały jej obszar włączony jest bowiem do chronionego kompleksu Borów Niemodlińskich. Dzięki temu należy do najbardziej interesujących pod względem krajobrazowym i przyrodniczym terenów Opolszczyzny. 70% bory, lasy i stawy. No coś więcej trzeba, prawda? Chyba to przemawia. Latem ukojenie, jesienią grzyby, wędrówki, ścieżki, trasy rowerowe. Można tutaj wspaniale spędzić czas na łonie przyrody. Mamy wiele pomników przyrody. Nic dziwnego, że właśnie w Tułowicach znajduje się technikum leśne zlokalizowane w przepięknym neorenesansowym pałacu. Swój obecny kształt zyskał on dzięki przebudowie przeprowadzonej w XIX wieku przez Fryderyka Frankenberga. Wcześniej, w wieku XVIII, pałac należał do rodu Prażmów, którzy utworzyli wokół niego imponujący park. Z lotu ptaka doskonale widać położone nieopodal pałacu stawy hodowlane należące do rodziny państwa Suchodolskich. Ich powierzchnia to 35 hektarów. Rocznie odławia się z nich ponad 30 ton karpia. Otrzymaliśmy dofinansowanie na samochód do transportu ryb, gdzie możemy dowozić rybę bezpośrednio do klienta. Ryba jest w bardzo dobrej kondycji, bo każdy zbiornik jest dozowany osobno tlenem. Otrzymaliśmy również zbiornik gospodarzy ryby w punkcie bezpośrednim. Z rybackich dotacji skorzystała także gmina. Zrewitalizowano i zadbano o otoczenie dwóch małych stawów niedaleko Tułowic. W miejscowości Goszczowice przy głównej drodze myślę, że jest co zobaczyć, tak samo jak i w Skarbiszowicach. Kiedyś to był, nikt nie wiedział, że był taki duży akwen, bo to był staw zarośnięty, a w tej chwili przy drodze widać efekty namacalne, wizualne. A to już staw Hutnik w Tułowicach Małych, należący do Polskiego Związku Wędkarskiego. 20 hektarów lustra wody, ulubione miejsce amatorów łowienia ryb. No to jest dużo ryby, jest sandacz, piękne sumy są ponad 40 kilo, szczupaki są ponad metrowe, no i amury piękne. Jest dużo amura i ładny amur, piękny amur jest. Wczoraj miałem jednego 69 cm, ponad 5 kilo, a dzisiaj cienko, nie zawsze jest święto. Na terenie stawu Hutnik mamy około 20 pomostów, z czego kilka udało się w tamtym roku wyremontować z środków na ochronę i zagospodarowanie wód. Wędkarzom przez to łowi się o wiele bezpieczniej i bardziej komfortowo. Planowana jest tu także budowa mariny, ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż stawu oraz remont pomostu. Nieopodal zaś wędkarze mają swój ośrodek wybudowany dzięki współpracy z gminą i rybacką grupą. Jest to miejsce spotkań, zebrań i baza podczas licznych zawodów. Tu także wędkarze gromadzą puchary. Wiele z nich wykonanych jest ze słynnej tułowickiej ceramiki. Koło PZW Tułowice liczy na chwilę obecną 144 członków. Powstało ponad 60 lat temu, także jest to koło z tradycjami. Tradycyjne lokalne produkty znaleźć można w Bistro Finezja, które skorzystało z serii kulinarnych szkoleń zorganizowanych przez rybacką lokalną grupę działania. Współpraca zaowocowała nagrodami, wyróżnieniami, a przede wszystkim uznaniem klientów. W tym roku Bistro Finezja zostało członkiem dziedzictwa kulinarnego dzięki temu, że wykorzystujemy właśnie lokalne produkty, takie jak na przykład karp, pstrąg. W naszej karcie można znaleźć przede wszystkim faworki z karpia, które zdobyły w zeszłym roku nagrodę w konkursie Czas na rybę. Konkurs ten to zwieńczenie wojewódzkiego święta karpia opolskiego, odbywającego się jesienią na zamku w Niemodlinie. Tułowicka Finezja serwuje tam swoje faworki podczas weekendów, a turyści doceniają ich oryginalny smak i brak ości. Gmina Tułowice ma nieco ponad 5 tysięcy mieszkańców. Łącznie dzięki wsparciu rybackiej lokalnej grupy działania Opolszczyzna do gminy trafił prawie 1 000 000 zł, a planowane są dalsze inwestycje.